Dzień dobry wszystkim. Witamy na kolejnej robótce. Słuchajcie, dzisiaj przyszedł dzień na założenie z powrotem naszej maski siatkującej. Jak widzicie, maska jest. Siatka maskująca. Siatka. No siatka. Widzicie, siatka jest. Mówię, tego nikt nam nie porwał, natomiast sama siatka się porwała. Przyszedł piękny, jeden taki już praktycznie jesienny dzień, kiedy mocno wiało i nam to zadziałało jak żagiel, natomiast było za dobrze poprzyczepiane i się porwało. Efektem tego, możecie zobaczyć, już odcięliśmy takie kawałki poszczępionego materiału. Tutaj jak już się zaczęło rwać, to urwało. Tam jest drugi. Ten materiał zostanie jeszcze wykorzystany przez nas w poszczególnych tam miejscach. Na szczęście mamy tego materiału trochę więcej i będziemy mocować. Czemu się tak stało? Stało się dlatego, że to, gdyż siatka była poprzyczepiana tutaj częściowo niby dobrze, ale po prostu za sztywno, bo oprócz tego, że się trzymała na słupkach, to jeszcze była przyczepiona miejscami do naszej bezpośrednio siatki, do oczek siatki. O, widzicie, takimi jeszcze zipkami. Przez to jak wiało, nie miało miejsca tutaj jakby zadziałać rozciągnięcie tego materiału i się porwało w tym miejscu. Także to był pewnie nasz błąd, chcieliśmy trochę za dobrze, no i wyszło jak zawsze, ale tym razem mamy inny sposób na montowanie. Zakupiliśmy specjalistyczne druty, takie druty szóstki, i teraz sposób montażu będzie zgoła odmienny. Przedtem było to montowane od tamtej strony, tym razem będziemy siatkę montować od tej strony, przyczepiając sobie ją tutaj od słupka do słupka. Natomiast między słupkami, już tak pokażę łopatologicznie, sposób przymocowania będzie w ten sposób, że między dużym słupkiem po jednej i po drugiej stronie położymy te druty szóstki i tutaj między tym zepniemy sobie spinkami. Także będziemy mieli takie dosyć dobre trzymanie. Zobaczcie, że to będzie się tutaj nam całkowicie obejmowało i spinka nie będzie gdzieś działała w jednym punkcie na ten materiał, także nie będzie tak dużej takiego dużego ryzyka, że ta dziura będzie się nam poszerzała przy porywach wiatru. I miejmy nadzieję, że przynajmniej ze sezon to potrwa. Także słuchajcie, mamy tych prętów sporo, materiał jest już przygotowany, no i działamy. No i mamy naszą, przepraszam, zdania się nie zaczyna od noi. Proszę Państwa, mamy naszą siatkę zrobioną. Tam nam brakło trochę do końca, będziemy musieli sobie dosztukować z tego, co się porwało. Natomiast też nie zaciągamy tego do tamtego słupka, bo będziemy robić front i tak byśmy musieli to odczepić. Także na razie to jest spięte, czeka na lepsze czasy.
I teraz tak, tu ten ciemniejszy materiał, nie wiem czy to widać na kamerze, to jest materiał z rolki, który nam został, bo mieliśmy jeszcze 20 metrów około dodatkowego materiału w naszym garażu. Także tutaj, chodźcie, zobaczcie, jest połączenie na tym słupku. No widać. Na tym słupku żeśmy sobie to połączyli. I teraz takie wnioski po rocznym materiale, który przeleżał, ja wiem, może 2 miesiące był tylko i go potem zerwało. 2 miesiące wystarczyło na to, żeby ten materiał stał się już bardzo taki podatny na rwanie. On jest naprawdę... On jest naprawdę kruchy. Ten, który był w garażu schowany, jest o wiele bardziej wytrzymały. Aczkolwiek no nie powinno być chyba tak to, że po jakichś 2 miesiącach materiał, który ma być narażony na słońce, po prostu się pruje jak, no jak papier, nie? Bo tutaj chcieliśmy spinać spinkami, ale za każdym razem jak spinkę tylko naciągnęliśmy na tym, to widzicie? Także, o patrzcie, ja tu nie używam siły za dużo. Samo to się rozrywa. To jest po jakichś 2 miesiącach, powiedzmy, że to przeleżało nam na płocie i słońce zrobiło swoje. Ta strona jest jeszcze w miarę, bo mówię, była po prostu schowana, ale takie wnioski. Koszt? 500 zł zapłaciliśmy za 50 metrów takiej maski cieniującej, dlatego tylko, że ona jest niby w tych 90% kryjąca. Generalnie, no widzicie, ciężko to naciągnąć, wiecie, żeby było idealnie równe, niepofalowane. Jakoś to zrobiliśmy, zostawiamy. Mam nadzieję, że ten chociaż system mocowania będzie troszkę lepszy i ten sezon spokojnie to wytrzyma. Tu i tak, wiecie, w przyszłości powstaną jakieś te nasze ulubione drzewka przez Polaków, także będziemy te drzewka mieli. No i tyle, chodźcie, jeszcze zapraszam Was do domu, bo dzisiaj niespodziewanie przyjechał do nas kurier, którego się w ogóle nie spodziewaliśmy. Pamiętacie, jak popsuł się nam rekuperator? No i wspólnie żeśmy razem na wizji wymieniali usterkę. Dzień później mieliśmy telefon z Peflexu. Już myślałem, że będą niezadowoleni czy coś takiego, aczkolwiek w sumie no, nie mieliby powodu. Gdzie w butach? O, przepraszam. Ale tutaj bardzo miły telefon, że taki film strasznie im się spodobał, że żeśmy pokazali coś takiego, wymianę i w ogóle. Także od słowa do słowa powiedzieli, że chcieliby, żebyśmy po prostu sobie zamontowali taką skrzynkę filtrującą do naszego rekuperatora. Nie pamiętam, jak to się teraz nazywa. To jest filtr antysmogowy. Go się zakłada tutaj przed rekuperatorem na naszej czerpni, czyli będziemy musieli sobie po prostu uciąć kawałek naszej czerpni i wstawić taką puszkę. Tutaj mamy jakieś właśnie tą czerpnię z filtrami, zestawem filtrów na cały rok. Także słuchajcie, w wolnej chwili, bo na razie nie mamy wolnej chwili, będziemy to montować. Także mamy filtr przeciwpyłkowy, który właśnie tutaj po rozmowie jest przeznaczony dla alergików, więc jeśli ktoś ma alergików, no to montuje sobie coś takiego. Troszkę mocniej musi podkręcić wtedy rekuperator, bo, no bo powietrze musi mieć trochę więcej siły, żeby przez to przepchnąć, ale generalnie ma spokój w domu. Plus jeszcze drugi filtr. Dodatkowo jeszcze dostaliśmy tutaj zamienne filtry, znaczy zamienne filtry do naszego rekuperatora. Także słuchajcie, miło ze strony Peflexu. Pozdrawiamy, jeśli nas oglądają. Słuchajcie, na pewno będziemy to wymieniać, a Wy na pewno będziecie to oglądać razem z nami. Także na razie chowam magiczną skrzyneczkę do pudełka, ale zapewniam, że jak tylko znajdziemy odrobinę wolnego czasu, to się za to zabieramy. Dzisiaj przyjechał jeszcze do nas transport piasku. Zamówiliśmy sobie jeszcze jedną taką wywrotkę, już nie taką dużą jak była na samym początku. Ona jest troszeczkę mniejsza, natomiast będziemy musieli zrobić jeszcze wylewkę pod garaż. Myśleliśmy, że starczy nam kostki. No, zobaczcie. Teodor jest w niebo wzięty. On ma swoją górę, także taka górka. I tutaj jeszcze... A już w skarpetkach pójdę, co?
i trochę część górki tutaj sobie sypnęliśmy, żeby po prostu nie musieć latać tutaj do tyłu, bo będzie nam potrzebne jeszcze do ogrodzenia frontowego. Także my zabieramy się w pierwszej kolejności prawdopodobnie za wylewkę pod garaż. Jeszcze czekamy cały czas na bramę, ale sądzę, że to jest też kwestia czasu i ona się zjawi. Tak więc tyle się tutaj u nas dzieje na budowie. Siatka maskująca, popatrzcie, założona. Czekamy teraz tylko na drzewka. Tutaj mamusia ma zaprzyjaźnioną koleżankę z szkółki ogrodniczej. Powiedziała, że drzewka już są. Czekają na to, żebyśmy je sobie wykopali, wybrali i tutaj... Znaczy wykopali może nie, ale wybrali i wkopali u nas do domu. Natomiast no, my cały czas czekamy jeszcze na to, żeby ten nasz portfel w końcu przytył. Tak jak majster. No, inwestor. I tyle, słuchajcie, no. Tyle w temacie. Teodor przynajmniej jest zadowolony. My zrobiliśmy to na dzisiaj. Na dzisiaj tyle. Taki szybki, kurczę, wiecie, handmake, coś takiego. Jeśli ktoś właśnie montuje ogrodzenie tego typu i się właśnie zastanawiał, jak rozwiązać temat zamontowania tego z właśnie z pominięciem tych słupków, jeśli musi od strony tych słupków to robić, a nie od gładkiej strony, to można takie pręty zakupić. My akurat za te pręty żeśmy tam płacili po... Ile za te pręty płaciliśmy? 2,20 za sztukę, także... A to jest ocynk, pamiętajcie. Pręt szóstka ocynkowany, także dużo to nie kosztowało, a jakoś mam nadzieję, że wytrzyma. Natomiast słuchajcie, no reasumując, takie nasze doznania jako siatka maskująca to jest, wiecie, taki średni temat. Lepiej zainwestować w jakieś coś porządniejszego, aczkolwiek to wszystko się wiąże z finansami. Słuchajcie, wszystko z tej strony. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. To mówiłem ja, pan inwestor. Do następnego.